Wracamy na zwycięską ścieżkę. To nas bardzo oczywiście cieszy, a jest to oczywiście podsumowanie ostatniego meczu z Stalową Wolą. Stalową Wolą, która miała bardzo dobry okres, ale jak to mówią, do czasu. Do czasu, bo Wisła Kraków przyjechała i pokazała, co potrafi, co może grać krakowska Wisła. Oczywiście na tle rywala, który jest słabszy piłkarsko, ma mniej jakości piłkarskiej po prostu w swojej szatni. O ile, no trzeba powiedzieć tak, no początek, pierwsza połowa, myślę, była dosyć zacięta, no to w drugiej, no w zasadzie już wszystkie argumenty były tylko i wyłącznie po stronie Białej Gwiazdy, ale również w pierwszej połowie ten mecz został po prostu rozwiązany. Tak naprawdę po pierwszej połowie było wiadomo, raczej było wiadomo, że Wisła Kraków ten mecz wygra. Wygraliśmy 5-1, okazałe zwycięstwo, ale oczywiście też bym nie popadał w taki hura optymizm. Dlaczego? Bo wygraliśmy z zespołem, który po pierwsze, no, walczy o utrzymanie, jest na przedostatnim miejscu w tabeli, więc też jakby wiecie, ta eksplozja radości nie powinna być jakaś przesadna. Po prostu Wiślacy wykonali swoje zadanie, wykonali swoją powinność, zagrali po prostu dobre, przyzwoite spotkanie. Nie było to wybitne spotkanie, to było dobre spotkanie Wisły Kraków, gdzie fajnie zagrał Łukasz Woliński, gdzie zagrał fajnie Baena, naprawdę bramka też bardzo... Świetne podanie Jarocha, to nie ma co do tego dwóch zdań, ciasteczko tak zwane, ale samo wykończenie też bardzo dobre przez Hiszpana, także tutaj wielkie brawa. Też cieszy bramka Sukiennickiego, który może nie zagrał jakiegoś wybitnego spotkania, też się nie oszukujmy, ale strzelił bramkę, dobra decyzja. I ta decyzja się jak najbardziej nie opłaciła, przepraszam. Też cieszy oczywiście bramkę Alfaro, który wchodzi z ławki i strzela bramkę. Ale tutaj podkreślę, Łukasz Woliński naprawdę dużo pracy w tym meczu włożył i też wielkie brawa. Widać było też poprawę Rodado w tym spotkaniu względem tego, co widzieliśmy z GKS-em Tychyn. Tutaj myślę, że było tak powyżej przeciętnie na pewno. Nie, więc tutaj no, Rodado był takim już jaśniejszym punktem tego zespołu. Więc jakby było dużo piłkarzy, którzy myślę zwrócili naszą uwagę. Także to już wyglądało troszeczkę lepiej. Też debiut Kuziemka, to też myślę wielki moment dla tego piłkarza. Też no Duda, no tak, Kacper Duda w tej dłuższym wymiarze gry i uważam, że była to bardzo, bardzo dobra zmiana, więc również tutaj nie możemy chwalić. Co do Letkiewicz, no tak naprawdę tylko jeden błąd, niestety zakończony bramką, natomiast no, to jest jeden błąd, który no, musimy troszeczkę mu odjąć i musimy, o ile w poprzednich spotkaniach no, ciężko było się do Letkiewicza przyczepić, no to tutaj no niestety. Jeśli chodzi o Kisza, to tutaj też nie wyglądało to tak bardzo, bardzo dobrze, natomiast było to, dawał trochę jakości z tego przodu. Słuchajcie, też jakby to trzeba też powiedzieć, graliśmy z drużyną, która przede wszystkim grała gorzej organizowała się w obronie niż chociażby, nie wiem, GKS Tychy, z którymi graliśmy przeciwko. No to było po prostu bardzo mocno widać. I generalnie też ciężko się taki mecz ocenia. GKS Tychy mieliśmy najmniejszą ilość okazji, sytuacji w meczu, albo przynajmniej od dawna nie było takiej sytuacji, żeby mieć aż tak mało sytuacji do strzelenia bramek. Tutaj tych sytuacji było no nadto dużo. Było, no naprawdę progres był gigantyczny. No i z tego się wzięło 5 bramek, więc na skuteczność za bardzo nie możemy narzekać, bo ta skuteczność była moim zdaniem na fajnym poziomie. Myślę też bardzo dobry mecz Kutwy. Kutwa, który strzela też swoją bramkę, pierwszą, debiutancką. To zawsze smakuje bardzo miło, bardzo sympatycznie. Też taka bramka, te dwie bramki, bo no, bramka Baena jest niezaprzeczalna. Czwarta, piąta bramka również są bramkami niezaprzeczalnymi. Natomiast druga, trzecia bramka trochę szczęśliwa. No bo tak, druga bramka Kutwa, no tam trochę bramkarz, trochę tam się brakło mu koncentracji, bo wypuścił sobie tą piłkę. Trzecia bramka, no to jest bramka Sukiennickiego, który jest, no jest to taki rykoszet, wiecie, że bramkarz tam w zasadzie nie mógł nic zrobić, tak? No, no rzucił się w stronę, którą kierował Sukiennicki, tak? No, no i po prostu no, nagle piłka zmieniła tor lotu, że tak powiem, tak? Więc no tutaj totalnie zaskoczony właśnie bramkarz
stalowej. Natomiast no cóż, brawo za decyzję. W obu tych sytuacjach była decyzja, było dobre wykonanie, dobry stały fragment gry przy sytuacji Kutwy, dobra decyzja Sukiennickiego o strzale, więc to jakby przy tych dwóch golach było to, co muszę pochwalić, że była decyzja. Była decyzja, te stałe fragmenty gry Wisła wykonuje coraz lepiej za Mariusza Jopa, to też nas bardzo cieszy i myślę, że ten mecz też pokazał jedną rzecz, że zmiany są bardzo istotne, jakie zmiany przeprowadzisz, bo myślę, że tutaj to była przynajmniej część sukcesu, jeśli chodzi o to spotkanie. No bo tak, Alfaro z bramką, Duda bardzo dobra zmiana, Kiakos myślę, że też pozytywna. No i myślę, że nie było takiej negatywnej zmiany. No Kozienka czy Gogu po prostu to była taka zmiana przeciętna, bez jakichś wielkich fajerwerków, natomiast na pewno nie były to zmiany osłabiające. Także tutaj myślę, że też zmiany zrobiły dużą robotę i ogólnie no ciężko się... Oczywiście są jakieś, czasami pojawiają się niestety czasami takie mankamenty w grze Białej Gwiazdy, tego jakby nie oszukamy, ale na tle zespołu, który jest dużo słabszy, my potrafimy grać, w tym meczu dosyć też szybko strzeliliśmy tą pierwszą bramkę, potem no, była niestety bramka wyrównająca, ale potem też graliśmy, tak? Staraliśmy się jak najszybciej strzelić tą drugą, potem trzecią bramkę, potem no to się już w drugiej połowie zaczęło na maksa, także naprawdę no trzeba być zadowolony. Myślę, że super dzisiaj w niedzielę wykonał pracę Łukasz Zwoliński, także myślę, że tutaj go będziemy za to spotkanie bardzo mocno musimy go za to spotkanie bardzo mocno chwalić, no bo nie, trzeba sobie powiedzieć jasno, że to było pod każdym względem dobre spotkanie Łukasza Zwolińskiego i widać, że jego forma jest zwyżkowa, więc z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się z występu Baeny, bo to był Baena, który mógł się w tym spotkaniu naprawdę, naprawdę podobać. Myślę, że no do kogo byśmy się mogli jeszcze dotrzeć? Myślę, że Igbekeme. To nie był taki dobry mecz Igbekeme. Niektórzy oceniają go bardzo negatywnie, niektórzy go tak... Ale no, nie oszukujmy się, nie był to dobry mecz, nie? Myślę, że od skali 1 do 10 to były oceny 4 lub 5. Ponieważ w pierwszej połowie miał całkiem dużo strat i myślę, że dlatego i to mogły być straty, często były to straty, które gdzieś tam powodowały jakieś zagrożenie pod bramką Białej Gwiazdy. Także tutaj myślę, że no ale on trochę tak gra, słuchajcie, też jakby trzeba to zrozumieć, że on będzie tak grał, on będzie bardzo często ryzykował, będzie kilka tych piłek będzie niedokładnych, bo czasami da taką piłkę jak z Termaliką chociażby, tak? Mówię tutaj o bramce Zwolińskiego, tak? No to jest właśnie tego typu piłka, że on no, kilka piłek straci, ale da jedno, drugie, trzecie podanie takie, że no po prostu można powiedzieć stadiony świata, więc tutaj myślę, że no trzeba sobie zdawać po prostu z tego sprawę, że ten piłkarz tak funkcjonuje, tak gra i może fajnie by było, gdyby to było trochę na ta jakość podań, tych niedokładnych podań byłoby troszeczkę mniej, to byłoby w ogóle fantastycznie, ale po prostu no ja zdaję sobie po prostu z tego sprawę, że ten piłkarz tak gra, że on będzie niestety, on gra bardzo często ryzykownie, bardzo często niekonwencjonalnie i po prostu dlatego czasami te piłki nie dochodzą do odpowiedniego adresata. No ale jakby no to jest taka specyfika, ale myślę, no trzeba pochwalić też Mariusza Jopa, bo zawsze my mówimy, że widać, że on ten zespół potrafi mentalnie, wiecie, nawet jak ten jeden mecz nie wyszedł, to wszyscy się, jak on teraz zareaguje i uważam, że zareagował bardzo dobrze. Widać, że jakieś tam wnioski zostały wyciągnięte, na pewno ten zespół mentalnie jest cały czas na fali. Wiadomo, ktoś powie, no wygraliśmy ze Stalową Wolą, z czego my się cieszymy. Tak, ale wygraliśmy mecz w okazały sposób, pewny sposób i dopisujemy sobie kolejne 3 punkty. Myślę, że ten kolejny cel został dokonany, że jakby cały czas nie wchodzimy w takie coś, że okej, jeden mecz nam nie wyszedł, to my nagle pogłębiamy się w jakimś kryzysie. Nie, my kolejny mecz wygrywamy, tak? Jeden mecz przegraliśmy z Łęczną, wygraliśmy z Wisłą Płock. Potem no nie poszło mam z GKS-em Tychy, zremisowaliśmy ten mecz bezbramkowo. Ale widzicie, w niedzielę wygraliśmy naprawdę pewnie z Stalową Wolą, która wygrywała nie, ze Zniszczem Pruszków, potrafiła wygrywać z Ruchem Chorzów, więc naprawdę to nie są, nie był to zespół, który był to zespół na pewno niewygodny,
a my dosyć wygodnie z nimi wygraliśmy, bo tak naprawdę ta pierwsza połowa była połówką zaciętą, w drugiej połowie tak naprawdę to był pogrom Białej Gwiazdy i umówmy się, że ten wynik mógłby być jeszcze wyższy. Także cieszmy się z tych trzech punktów, naprawdę cieszmy się, bo to jest po pierwsze, no, jest to miejsce dziewiąte teraz dla Wisły Kraków. Lepiej to teraz, coraz lepiej to wygląda i ta gra jest po prostu stabilna. Jest stabilna, teraz mamy mecz w Głogowie, więc tam też bardzo ważne, żeby tutaj wygrać i dopisać sobie 3 punkty, to jest ten mecz zaległy. Potem będzie też Stal Rzeszów, to też będzie takie ważne spotkanie, myślę, dla ekipy Białej Gwiazdy. No będzie wiele ważnych jeszcze spotkań, natomiast my się nie zatrzymujemy, my cały czas będziemy oczywiście podsumowywać, zapowiadać spotkania, bo my cały czas gramy. Przerwa reprezentacyjna, że tak powiem, nam niestraszna, ponieważ jakby to powiedzieć, no, w przerwę reprezentacyjną gramy zaległy mecz właśnie ligowy, także tutaj cały czas materiały będą pojawiać się na kanale. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym spotkaniu, co było takim największym według was mankamentem, a co największą zaletą. Myślę, że tak sobie możemy podyskutować, jeśli chodzi o to spotkanie z Stalową Wolą. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!